Szefowa Pytania na Śniadanie zapowiada kolejne zwolnienia i debiuty. Co dalej z Cichopek? W TVP trwa wielka rewolucja kadrowa. Zmiany nie omijają Pytania na Śniadanie. Z programem pożegnało się już kilku prowadzących. Nowa szefowa śniadaniówki w najnowszym wywiadzie zapowiedziała, że to nie koniec zmian. Pracę straci kolejna osoba, a już w niedzielę na antenie TVP zadebiutuje zupełnie nowa para. Kto to taki? W piątek 19 stycznia Pytanie na Śniadanie poprowadziła nowa, dość zaskakująca para, czyli Joanna Górska i Robert Stockinger. Ich debiut podzielił widzów śniadaniowego programu. Jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie i nie szczędzili nowej parze bezwzględnej krytyki. Ale wygląda na to, że widzowie TVP nie mają wyjścia i muszą się przyzwyczaić do drastycznych zmian w swoich ulubionych programach. Z Pytaniem na Śniadanie pożegnali się już Ida Nowakowska, Anna Popek oraz Małgorzata Obczowska i Tomasz Wolny. Ale to nie koniec rewolucji w popularnej śniadaniówce. Szefowa Pytania na Śniadanie zapowiada kolejne debiuty. W najnowszym wywiadzie nowa szefowa Pytania na Śniadanie zapowiedziała, że w programie zmian będzie jeszcze więcej. Rozstaliśmy się też z Robertem Rozmusem, a w niedzielę pojawi się na ekranie nowa para prowadzących, powiedziała Kinga Dobrzyńska, w rozmowie z portale wirtualnemedia.pl. Docelowo będzie 5 par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para rotacyjnie co 5 tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami, dodała nowa szefowa Pytania na Śniadanie. Kto dołączy do Pytania na Śniadanie? Kolejna nowa para zadebiutuje w Pytaniu na Śniadanie 27 stycznia. Co prawda Kinga Dobrzyńska nie zdradziła nazwisk nowych prowadzących, ale zapewniła, że będzie to spore zaskoczenie dla widzów. Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracuje, powiedziała szefowa Pytania na Śniadanie w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. W rozmowie Kinga Dobrzyńska nie wspomniała nic o przyszłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w Pytaniu na Śniadanie. Ale ponieważ od 20 grudnia, gdy zmieniły się władze TVP, kilka razy prowadzili już Pytanie na Śniadanie, ich obecna pozycja w TVP może być lepsza, niż się wszystkim wydaje.